Radio Wnet, www.wnet.fm. Gościem poranka Wnet jest profesor Waldemar Paruch, twórca Centrum Analiz Strategicznych przy premierze Mateuszu Morawieckim. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam państwa. Gratuluję wyboru linii melodycznej dzisiaj rano. Się przyjemnie słucha. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy Tomasza Wybranowskiego, z którym połączymy się po godzinie 8.30. Będziemy rozmawiać na temat Brexitu i tego, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj jest 12 grudnia. Dokładnie rok temu premier Mateusz Morawiecki po raz pierwszy wystąpił w polskim parlamencie z exposé. Posłuchajmy fragmentu. Chcę też państwu obiecać z tego miejsca, że nasz rząd będzie bardzo ambitny w zmienianiu Polski na lepsze. Do tego potrzebna jest między innymi budowa Centrum Analiz Strategicznych. Musimy uczyć się przygotować spójne prawo i podejmować decyzje podporządkowane długofalowym strategiom rozwojowym. Nie zawsze też im więcej prawa, im więcej ustaw, tym lepiej. Czasami jest odwrotne. W ostatnich 25 latach co roku było więcej prawa. Postaramy się zatrzymać tę falę. Państwo wraca do gry na poważnie. Do przedsiębiorców dołącza teraz również przedsiębiorcze państwo. Czy tak się stało? Czy Centrum Analiz Strategicznych działa pełną parą? Czy rzeczywiście chroni rząd przed złymi decyzjami? Jedną informację mogę państwu przekazać panu rektorowi również. W 2018 roku ilość uchwalanych ustaw spadła o 40% w porównaniu z rokiem 2017. Wróciliśmy do poziomu ilości ustaw uchwalanych tak, jak to było w 2008 roku, czyli mamy zahamowaną inflację prawa. Na ile to prawo jest dobre jakościowo, pokazują chyba wydarzenia, które miały miejsce w Sejmie w 2018, może raczej, które nie miały miejsca w Sejmie. Znacznie mniej było konfliktów i sporów mocnych politycznych. Proszę sobie przypomnieć rok 2016-2017. Tu wyraźnie było spokojniej i tych projektów było na tyle mniej, że marszałek Sejmu mógł przyjąć inne rozwiązanie w procedowaniu nad ustawami, mianowicie rozrzedził ilość posiedzeń Sejmu, bodajże teraz co 3 tygodnie się Izba Niższa Parlamentu zbiera. Kilka projektów zostało gruntownie poddane analizie, zostało zahamowanych, nie pojawiło się w przestrzeni publicznej, no ponieważ jest konieczność oceny tych projektów w kontekście oczekiwań społecznych. Nie da się w nowoczesnym państwie demokratycznym rządzić bez respektowania oczekiwań społecznych. To wyraźnie dowiodły wybory w 2015 roku. Platforma rządziła w kontrze do oczekiwań społecznych, przegrała pierwsze wybory i drugie wtedy po prostu zdecydowanie. Ale czy też nie ma innego rekordu? Rekord poprawianych ustaw, które przechodzą całą proces legislacyjny, a potem wracają z powrotem do parlamentu, bo okazuje się, że jest jakaś prawna usterka. To jest problem oczywiście legislacji w Sejmie, to jest jedna kwestia i w Senacie również. Mamy przecież biura legislacyjne, ale kwestia inna, mianowicie przyjmowanie ustaw w Sejmie podlega także różnym grom środowiskowym. Proszę pamiętać, posłowie reprezentują swoje regiony, okręgi wyborcze i nie tylko partie polityczne. Tam mamy również wysłuchania i kontakt z tymi, którzy są zainteresowani tymi ustawami. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafiają projekty, które są przygotowywane w resortach. Myśmy w 2018 w tym okresie Centrum Analiz Strategicznych powstawało na przełomie kwietnia i maja. Weszliśmy już w cały proces legislacyjny. Już ustawy były procedowane, były opracowywane i leżały w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To nie było tak, że była jakaś godzina W i od tej godziny W rozpoczęliśmy działalność. Trzeba było bardzo szybko określić reguły i ramy prawne, w których funkcjonuje Centrum Analiz Strategicznych. Są tu dwa elementy bardzo istotne i warto o nich powiedzieć. W pierwszym etapie, jak mi się pojawia Centrum Analiz Strategicznych, to opiniuje te wszystkie projekty, które są zgłaszane przez resort do zespołu programowania prac rządu. Czyli oceniamy wówczas te projekty ustaw pod kątem ich znaczenia, jakości przygotowanego projektu, założeń, celów strategicznych, środków, które proponuje resort oraz czy za pomocą tych środków można osiągnąć założone cele. Bo niekiedy jest pewien problem. Resorty często określają takie środki, za pomocą których do tych celów się po prostu nie dojdzie. I drugi moment, kiedy Centrum Analiz Strategicznych się pojawia jako opiniodawca, to jest ten moment, kiedy trafia już gotowa ustawa po uzgodnieniach międzyresortowych na stały Komitet Rady Ministrów. Wówczas oceniamy, na ile ten projekt już istniejący jest zgodny
zgodny z tym, co resort zgłaszał na początku? Czy nie nastąpiły jakieś wyraźne zmiany w tym projekcie? I co się pojawia w wyniku uzgodnień międzyresortowych? Proszę pamiętać, w Polsce Rada Ministrów jest pewną całością. Działa na zasadzie porozumienia, w wyniku czego te dyskusje międzyresortowe nad niektórymi przepisami są wyjątkowo ciekawe i często się pojawiają sprzeczności między resortami. My obserwujemy teraz jedną ustawę, która zaczyna swój bieg legislacyjny na temat Państwowej Agencji Geologicznej. Pan profesor coś na ten temat wie? Czy ta ustawa jest procedowana? Tak, ta ustawa była procedowana, była na stałym Komitecie Rady Ministrów i jeszcze nie trafiła na obrady Rady Ministrów. Są bowiem dyskusje wewnątrz rządu, które mają doprowadzić do jeszcze poprawek w tej ustawie. Ona nie była procedowana na Radzie Ministrów. Czyli jeszcze... Do Sejmu jeszcze nie trafi. A kiedy trafi? Aż będzie zgoda w Radzie Ministrów w tej kwestii. A na razie nie ma takiej zgody? Na razie nie ma takiej zgody. Bo ma jakieś wady? No bo jest tam problem. Niektóre kwestie trzeba inaczej doprecyzować, inaczej rozstrzygnąć, dlatego nie wyszła z Rady Ministrów. A zaglądał pan w tą ustawę? Tak, ta ustawa była opiniowana w Centrum Analiz Strategicznych. I jaka była opinia pana profesora? Była pozytywna, ale z zastrzeżeniami i te zastrzeżenia resort, gospodarz ustawy konsumuje czy skonsumował, ale także są pewne uzgodnienia międzyresortowe. Jest tu potrzebna również decyzja pana premiera. Nawet geologowie rozmaici, przewodniczący Związku Zawodowego w PIG-u występował w poranku wnet bardzo krytycznie wypowiadając się na temat tej ustawy, też mówiąc o rozmaitych konsekwencjach, między innymi dla Polski, dla PIG-u, czyli... Stąd też te zastrzeżenia. W dużym stopniu myśmy także w tą stronę swoje zastrzeżenia formułowali w odniesieniu do tej ustawy. Jest prezent, który opozycja zrobiła premierowi na te pierwsze urodziny, czyli wotum nieufności w stosunku do rządu Mateusza Morawieckiego. Komentarz w tej sprawie pana profesora? No jest to prawo opozycji. Opozycja może takowe wnioski składać. Chce odbyć dyskusję polityczną wokół tego, co się w Polsce dzieje po roku rządów Mateusza Morawieckiego, ale poczekajmy na posiedzenie Sejmu, na decyzję w piątek, bo prognozuję różne niespodzianki na posiedzeniu Sejmu. Jakie? Poczekajmy do posiedzenia Sejmu. Jest tak, że na pewno w Centrum Analiz Strategicznych patrzy się na podwyżki cen energii, bo to jest to, co zdarzy się 1 stycznia i co tak naprawdę może zachwiać polską sceną polityczną. Oczywiście, zdecydowanie stanowisko premiera jest w tej kwestii jednoznaczne. Podwyżek cen energii w rozumieniu konsumentów, czyli gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw nie będzie. Jest tylko kwestią dyskusyjną, w jaki sposób spowoduje się niewystępowanie tych podwyżek cen na rachunkach. To jest właśnie kwestia dyskusyjna. Rada Ministrów wczoraj bardzo długo nad tym obradowała. Zapewniam, nie będzie podwyżki energii, jeśli chodzi o konsumentów. Natomiast jest to pytanie, czy będą rekompensaty, jaki mechanizm zostanie zastosowany, ponieważ mamy pewien problem. Unia Europejska nam narozrabiała, jeśli chodzi o kwestię cen energii i musimy z tej sytuacji po prostu wyjść. Stanowione prawo przez Unię Europejską jest dla Polski bardzo niekorzystne i tu musimy znaleźć rozwiązanie w Polsce, żeby zablokować negatywne konsekwencje decyzji unijnych w kontekście polskich gospodarstw domowych w Polsce. Tylko dlaczego rząd tym zajmuje się za 5.12, czyli 12 grudnia, kiedy podwyżki wchodzą 1 stycznia, nie zajmował się tym w lipcu albo w zeszłym roku? Nie, panie redaktorze, to nie jest kwestia tego. My się tym problemem zajmujemy od kilku miesięcy. Jest to problem bardzo trudny, ponieważ nie możemy doprowadzić do pomocy bezpośredniej dla podmiotów zajmujących się produkcją energii elektrycznej, bo jest to niezgodne z prawem unijnym. Musimy znaleźć takie rozwiązanie, które pozwoli zrealizować podstawowy cel polityczny. Energia na poziomie konsumentów nie może jej cena wzrosnąć. Nie, ale to jest przelewanie z naczynia do naczynia. To jest taki dziwny, sztuczny zabieg z punktu widzenia z takiej zwykłej ekonomii. Nie, panie redaktorze. Mianowicie Unia Europejska w wielu dziedzinach i w tej popełnia fundamentalne błędy, że te błędy występują. Proszę popatrzeć na wydarzenia w Paryżu. Tam wyraźnie mamy bunt społeczny przeciwko temu, co Emmanuel Macron postanowił uczynić we Francji, ale wiele decyzji przez niego podejmowanych wynika z decyzji Unii Europejskiej. Unia Europejska, ta Komisja Europejska i Parlament Europejski zdecydowanie się od dobrych kilku lat oderwał od procesów gospodarczych i społecznych, które zachodzą w Europie i to jest problem Unii Europejskiej. Trzeba przebudować w tym sensie Unię Europejską, że takie zjawiska nie mogą występować, bo one grożą w Europie, w poszczególnych państwach buntami społecznymi.
Ale czy w takim razie liderzy Unii Europejskiej, premierzy i prezydenci zajmują się tymi sprawami, czy wiedzą, że mogą spowodować rozmaite nieszczęścia zarówno dla gospodarki, jak i dla społeczeństw? Mam wrażenie, że tej refleksji tam po prostu nie ma. Wyraźnie Komisja Europejska ta i Rada Europejska pod przewodnictwem Donalda Tuska wychodzi niejako z ram traktatu z Lizbony. Przypomnę chociażby jeden bardzo ważny przepis, to jest w traktacie z Lizbony, gdzie mamy kompetencje instytucji wspólnotowych wyliczone. I wyraźny jest przepis, że te kompetencje, które nie zostały wyliczone, podpadają pod państwa członkowskie. Chociażby reforma wymiaru sprawiedliwości. Mamy prosty przykład, że Komisja Europejska, instytucje wspólnotowe łamią te przepisy traktatu z Lizbony. Czyli Komisja sobie rozszerza i uzurpuje uprawnienia poza prawem, które został uzgodniony między państwami, kiedy traktat z Lizbony był negocjowany i podpisywany. To dlaczego nie zostanie zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Komisja Europejska? Panie redaktorze, to trudno oczekiwać pozytywnego werdyktu od organu drugiego unijnego, który funkcjonuje w tej samej logice, czyli w logice rozszerzania uprawnień dla instytucji wspólnotowych. Tu potrzebna jest refleksja nad tym, czym Unia Europejska ma być. Z powodu bardzo prostego, proszę zwrócić uwagę, w państwach Europy Zachodniej około 1/3 wyborców dzisiaj kontestuje wyraźnie ten model Unii Europejskiej, tu z którym realnie mamy do czynienia. I entuzjazm dzisiaj jest największym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, ponieważ powoduje wzrost bardzo szybki eurosceptycyzmu. To oderwanie się liderów europejskich od rzeczywistości politycznej i od procesów społecznych w Europie jest bardzo dla Unii Europejskiej niebezpieczne. A dlaczego premier Mateusz Morawiecki nie postawił sprawy tych wszystkich paktów klimatycznych, które spowodują podwyżki cen energii na forum premierów, a może postawił, tylko o tym nie wiemy. Panie redaktorze, żeby jakiekolwiek kwestie na Radzie Europejskiej stawiać, potrzebne jest wcześniejsze zbudowanie koalicji. Pokażę bardzo dobry przykład. Zaczynają się dyskusje bardzo intensywne o budżecie europejskim i tu Polska jest jednym z głównych promotorów zbudowania słynnej koalicji przyjaciół Unii, to jest już dzisiaj to jest to 15 państw, które wyraźnie formułują pewne cele, które przy dyskusji budżetowej powinny być zrealizowane. Dotyczy to chociażby polityki rolnej i polityki spójności. Jest to obrona tego, jak dzisiaj Unia Europejska funkcjonuje w tych dwóch wymiarach, jeśli chodzi o finansowanie i rolnictwa, i polityki spójności, a wiemy przecież, że głównie rozgrywający w Unii Europejskiej, czyli Francja i Niemcy, po wyjściu Wielkiej Brytanii wyraźnie chcą dokonać zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej i tu już mamy zdecydowane nie. Żeby być skutecznym, trzeba budować takie koalicje. Inny przykład, jak pan redaktor doskonale pamięta, Unia groziła zastosowaniem artykułu 7 przeciwko Polsce. Dlaczego potem się z tego realnie wycofano, przerzucając kwestię do Trybunału Europejskiego? Jak się okazało, że dyplomacja polska i pan premier, i minister Jacek Czaputowicz zbudowali koalicję blokującą po prostu, bo wiadomo, że artykuł 7 w Radzie Europejskiej po prostu nie przejdzie i to pokazuje skuteczność polityki zagranicznej. Nie można polityki zagranicznej zaczynać od stawiania problemu, za którym nie stoi jakaś ważna siła międzypaństwowa, czyli porozumienie kilku państw. Ale teraz Komisja Europejska ponownie się zajmie sprawą praworządności w Polsce. Tak, ponieważ jest to pewna polityka grillowa. Ona się nie skończy do wyborów europejskich do maja 2019 roku. Z prostego powodu. Za tym grillowaniem w Unii Europejskiej stoją te siły polityczne, które w Polsce są reprezentowane przez stronnictwa opozycyjne. Mam na myśli lewicę i liberałów, ponieważ no, także chrześcijańskich demokratów, oczywiście Europejską Partię Ludową, do której należy i Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli dwie partie opozycyjne bardzo wyraźnie wobec Prawa i Sprawiedliwości. No, mamy powiązania polityczne. No dobrze, ale przecież była nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, więc wygląda na to, że te argumenty, których używała Komisja Europejska, zostały wyczerpane. Zostały wyczerpane, ale boję się, że zostaną znalezione następne, bo tu problemem nie jest zawarcie porozumienia z organami wspólnotowymi. Tu problemem jest to, że organy sobie założyły jako cel polityczny grillowanie Polski, czyli ciągłe stawianie tematu. Doskonale wiemy, że tu nie chodzi o żadną praworządność. Żadna praworządność w Polsce nie jest zagrożona. Sądy, jak funkcjonowały w sposób niezawisły, niezależny, nadal funkcjonują, wydają wyroki. Proszę przypomnieć chociażby wyrok, który ostatnio zapadł w Gdańsku. W sporze między Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Wałęsą. Nie widać problemu niezawisłości sądów. To w ogóle kwestia ta nie występuje w Polsce. Natomiast wyraźnie jest podnoszona, pojawiają się argumenty w wypowiedziach polityków europejskich, przywołałem chociażby tutaj Fransa Timmermansa, które wyraźnie są cytowane
argumenty, które występują w debacie politycznej w Polsce i to argumenty formułowane przez stronę opozycyjną w tej debacie. Cytowaliśmy pana Timmermansa w Poranku Wnet, że będzie chronił naród polski. Tak, zdecydowanie. Będzie się wtrącał wewnętrzne sprawy polskie. Czy po to powstawały organy wspólnotowe? No zdecydowanie nie. Od samej genezy Unii Europejskiej, jeszcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, nie o to w tym wszystkim chodziło. Powiedział pan, że rząd zajmował się podwyżkami cen energii, ale czy rząd podjął jakieś decyzje, w jaki sposób te rekompensaty, czyli te 4 miliardy złotych będzie redystrybuowane, czyli w jaki sposób trafi i do kogo trafi, do czyjej kieszeni, w jaki sposób? Strategiczna decyzja jest podjęta, będą one tak redystrybuowane, żeby gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki cen energii, natomiast dzisiaj się zbiera Komitet Społeczny Rady Ministrów, przewodnictwem pani wicepremier Beaty Szydło, będą dalej doprecyzowywane rozwiązania w tej materii, natomiast wola premiera jest jednoznaczna. Powtarzam jeszcze raz, nie będzie podwyżki cen energii dla ich konsumentów, dla gospodarstw domowych i małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj mamy tylko jeszcze jeden ważny problem, jak tę kwestię uregulować w odniesieniu do urzędów samorządowych, państwowych, szpitali, uczelni, ponieważ one też będą musiałyby płacić większe rachunki za prąd. Nad tym się teraz zastanawiamy, jak pomóc tym instytucjom. A konkurencyjność gospodarki, bo przecież przemysł to nie tylko małe, średnie przedsiębiorstwa, to są duże przedsiębiorstwa, które w ramach rozwoju Polski chce wspierać premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli oni zapłacą większe rachunki za energię, to przestaną być konkurencyjni. Nie jest to tak, panie redaktorze, ponieważ w Polsce mamy dużą rezerwę konkurencyjności. Proszę zwrócić uwagę, nasza gospodarka konkurowała z gospodarkami Europy Zachodniej przede wszystkim niskimi płacami. Udział płac w Polsce jest zdecydowanie zbyt mały w porównaniu ze średnią unijną. Potrzebne jest przestawienie systemowe, powolne oczywiście gospodarki, w kierunku owej innowacyjności. Nie przesadzałbym w znaczeniu cen energii, jeśli chodzi o produkty, które są wytwarzane przez wielkie korporacje. Tu wpływ cen energii nie będzie duży. Polska ma bardzo niską inflację w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Nie obawiajmy się tego procesu nadmiernie. Owszem, pewnie niektóre ceny wzrosną, ale to nie będzie jakiś wzrost natury generalnej, który by zmieniał poziom konsumpcji Polaków. Inżynier Marek Adamczyk, który występował w Poranku Wnet, powiedział: dobrze, te 4 miliardy to są na ten rok, a co w następnych latach? Panie redaktorze, poczekajmy na wyniki wyborów w 2019 roku. Jestem przekonany, że jak Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra, na pewno ten problem rozwiąże korzystnie dla polskich rodzin, bo taki jest cel strategiczny tej partii. To wyraźnie widać z programu z 2014 roku i nigdy w żadnym programie wcześniejszym Prawo i Sprawiedliwość nie odchodziło od tego, że będzie rządziło. Jeśli będzie rządziło w oparciu o konsumpcję oczekiwań społecznych, nie będzie rządziło wbrew oczekiwaniom społecznym. Jedna z gazet napisała ostatnio, to była chyba Rzeczpospolita albo Dziennik Gazeta Prawna, o tym, że paragon musi klient dostać, zanim zapłaci pieniądze, to jest naprawdę taki pomysł? Poczekajmy na jego realizację, bo... Ale po co to wszystko? Panie redaktorze, w wielu przypadkach gazety niektóre kwestie przerysowują, wyciągają pewne problemy, które przykrywają generalne rozwiązania w tej materii, jeżeli jest to prawdziwe, bo być może jest to prawdziwe. To nie widzę żadnego problemu. Czy dla pana redaktora jest istotne, albo dla mnie, kiedy pan otrzymuje paragon w sklepie? Ale przez zapłacenie, czy po zapłaceniu? Skoro nie jest istotne, to po co to robić, żeby nie tam było... Tam padła argumentacja. Chodzi o to, żeby te paragony były zawsze wystawiane. Żeby nie było tak, że kupujemy jakiś towar, płacimy, a paragon nie istnieje. No ale ten paragon, bo czasami rezygnujemy z tego paragonu, mówimy... Nie chcemy, bo proszę to wyrzucić do stojącego kosza. Sam tak najczęściej robię, o tyle, o ile nie płacę kartą kredytową, tylko płacę gotówką. Też mi do niczego nie jest paragon wtedy potrzebny. Ale żebyśmy nie żyli w przeświadczeniu, że my żyjemy po to, żeby płacić podatki. Najważniejszą funkcją rządu jest uszczelnianie systemu podatkowego, bo w którymś momencie ktoś powie nie, albo tak naprawdę i przedsiębiorcy, i obywatele dojdą do przekonania, że o co chodzi. Tak? Panie redaktorze, nie przesadzajmy w znaczeniu momentu, kiedy pan dostaje w sklepie paragon. Nie widzę problemów, w którym momencie panu ekspedientka, kasjerka, przepraszam, wydaje paragon. Natomiast oczywiście obywateli nie interesuje filozofia uszczelniania podatków. Natomiast rządzących musi interesować, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość i rząd Mateusza Morawieckiego, a wcześniej Beaty Szydło, przyjął na siebie bardzo wiele zobowiązań społecznych. Żeby je można było zrealizować, potrzebne są określone działania w sferze podatkowej, bardzo istotne, z jednego założenia. Prawo i Sprawiedliwość nie chce podnosić podatków osobistych, wręcz odwrotnie. Obniżyło od 1 stycznia CIT.
z 15 do 9%. Proszę zwrócić uwagę, wprowadzono mały ZUS. To przecież to się musi odbywać wedle określonych kalkulacji finansowych. Z tego, co wiem, a wczoraj rozmawiałem z minister Czerwińską, za listopad mamy nadwyżkę budżetową. No skądś te wskaźniki się po prostu biorą. Tu rząd musi być zapobiegliwy, bo inaczej będzie trudno realizować cele socjalne. Oczywiście obywateli to nie interesuje, bo obywateli interesuje inna kwestia, dobre życie po prostu. Ale chodzi o to, żeby nie utrudnić życia tym małym i średnim przedsiębiorcom, żeby nie skazać ich na ustawiczne księgowanie, żeby nie podwyższyć kosztów wytwarzania poprzez właśnie taką nadmierną biurokrację, która wkrada się do tych małych i średnich przedsiębiorstw. Panie redaktorze, nie wiem, czy się wkrada nadmierna biurokracja, bo potrzebne byłyby dowody, czy na pewno rząd Mateusza Morawieckiego komplikuje biurokrację. To trzeba by nad tym podyskutować. Nie znam takich rozwiązań prawnych, które by wprowadzałyby jakieś nowe, zasadnicze obciążenie biurokratyczne na przedsiębiorców. Natomiast proszę zwrócić uwagę, poprzednia ekipa rządowa PO-PSL wprowadziła taki chaos w życiu gospodarczym, tylko efektem była gigantyczna dziura podatku VAT, a dzisiaj wiemy, że utrzymywanie tej dziury w podatku VAT miało bardzo wyraźne konsekwencje polityczne. Te decyzje zapadały na poziomie politycznym, a wcale nie na poziomie urzędniczym. Ujawniła to pani wiceminister profesor Chojna-Duch, mówiąc, jak wyglądało stanowienie prawa i pracę nad ustawami w rządzie Donalda Tuska. Ta nadwyżka budżetowa, o której pan profesor powiedział przed chwilą, dotyczy tylko listopada, czy też te wyniki budżetowe za rok 2018 są dobre albo bardzo dobre? Będziemy mieli na pewno deficyt budżetowy, bo wypłaty w grudniu będą znacznie większe niż w poprzednich miesiącach. Natomiast będzie to prawdopodobnie jeden z najniższych, jeśli nie najniższy deficyt budżetowy. To gospodarka finansowa w Polsce wręcz jest bardzo dobra. W nowej ustawie budżetowej mamy także zaplanowany bardzo niski deficyt budżetowy i co jest bardzo istotne przy utrzymywaniu bardzo dobrych wskaźników rozwoju co do PKP, inflacji i tak dalej. Przejdźmy do spraw międzynarodowych na chwilę. Brexit, jak to się skończy? Wielka Brytania na pewno wyjdzie z Unii Europejskiej. Bardzo śmieszne są te nawoływania urzędników brukselskich, że mogą Anglicy jeszcze raz to przemyśleć, prawda, że Wielka Brytania może zostać w Unii Europejskiej. Warto by było, żeby w Brukseli zaakceptowano jedno proste twierdzenie. Wyjście z Unii Europejskiej było w interesie Wielkiej Brytanii i tak ten interes odczytali Anglicy, Szkoci, Walijczycy, czyli wspólnota brytyjska. Wielka Brytania nie mogła zostać w Unii Europejskiej tak, jak ją dzisiaj kształtuje Berlin i Paryż i postanowiła na nowo inaczej zorganizować sobie swoją przestrzeń funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, ponieważ Unia Europejska straciła dobrych kilku lat swój podstawowy sens. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jutro jest 13 grudnia. Jak pan pamięta ten 13 grudnia 81? Obudziłem się w swoim rodzinnym domu, a mieszkam na wsi. Akurat miałem pewien problem osobisty, ponieważ jeden z moich kolegów dwa dni wcześniej zginął i wybierałem się po prostu na pogrzeb. I to był mój taki kontekst prywatny owego 13 grudnia. To były moje czasy licealne. 14 zjawiłem się w szkole i się dowiedziałem, że moi nauczyciele, czwórka moich nauczycieli została internowana. Szkoła została zamknięta na dobrych kilka dni. I to były takie podstawowe wrażenia z tego 13 grudnia. Między innymi mieliśmy doskonałego historyka, który był uwikłany, że tak to powiem, w działalność ruchu solidarnościowego. Proszę pamiętać, że w Lublinie był strajk solidarnościowy tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego i tam spadły olbrzymie represje na nauczycieli. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Waldemar Paruch, twórca Centrum Analiz Strategicznych. Dziękuję, do widzenia państwu. Wszystkiego dobrego. Na zegarze godzina 8:41. Radio Wnet, www.wnet.fm.